Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i cóż. Widzimy się znowu w grze Elden Ring i jak zapewne widzicie po tym geście, to tak, te NPC zostały już uruchomione. W związku z czym mogę powiedzieć tylko tyle, że niestety nie zdążyłem idealnie wejść do DLC-ka. Jestem punktualnie na premierę. Ale spokojnie, nie oznacza to, że będzie jakoś dużo gorzej, gdyż ten odcinek definitywnie będzie już tym, w którym będziemy się szykować do wejścia. Ale tak, słowo wstępu. Co się tu zmieniło, nie mam pojęcia. Dosłownie nie pamiętam, czy jeszcze coś się mieszam ze statystykami, czy nie. No wiem, że tarczka na szóstkę sobie ulepszyła, żeby była trochę stabilniejsza i... W sumie na ten moment tyle, więc bez zbędnego... ...wodzenia... Lecimy szybko do głównej bramy Akademii, z której to wyruszymy już do następnej lokacji. I jeśli mam być totalnie szczery, to wyruszenie z następnej lokacji ma dla mnie kilka celów. Pierwsze, to jest taki najgłówniejszy cel, można powiedzieć, to jest właśnie dostanie się już do obszaru, w którym będziemy mogli zdobyć po pierwsze nowe, ewentualnie kamienie kowalskie, jeśli będą bardzo potrzebne. A po drugie, to w sumie ten. Garnić dostęp do bossa. Otwórz nam DLC-ka. W sumie póki jeszcze pamiętam jedną rzecz. Ostatnio, jak farmiłem trollem, napotkałem bardzo ciekawą sytuację, więc szybko, póki przypomniałem o tym, to od razu się tym zajmiemy. Bo szkoda by było, żeby. Jest tutaj rycerz Bernhard, dobrze. Wiedzą. On może tutaj... Okej, jest nas. Dobrze. Jeśli on zniknie, to potem po prostu mamy dosłownie w tym miejscu... niewielkiego... niewielkiego boss fighta. Dobrze, żeby to spojrzeć. Ale tak, czy inaczej... A, chwilowo jeszcze. Czy to znowu na rzecz postura? Tak. W tym miejscu, jak sobie farmimy trolla, chodzi... sami. Spotkałem... Proszę. Taka śmierć. Znowu. Okazuje się, że tych ptaków śmierci jest pełno w różnych miejscach, więc tak. Dlatego też tutaj przyszedłem. Pokażę wam to. A! Jeszcze owce terrorystki. Nawiązując do starych creepypast minecraftowych, tak to nazwę. Z czasów, kiedy byłem jeszcze malutkim dzieciuchem. Wow. Wow, widać, że jeszcze nie w formie jestem. Ale tak czy inaczej. Coś chciałem tutaj dodać, w sumie już nie pamiętam, o co mi chodziło. Czy na pewno nie pamiętam, o co mi chodziło. Ale tak, no definitywnie. Skoczyłem to, ile razy można tego ptaka spotkać w różnych miejscach. Nawet nie mam pojęcia, co się dostaje za spotkanie z nim w większości miejsc. Bo jeśli mam być totalnie szczery, to wcześniej chyba spotkałem tylko w jednym, max dwóch miejscach. Teraz już mam... No, trzecie z takich, które jestem w 100% pewien i w 100% pamiętam. Bo raz mieliśmy go w Liurni. Teraz tutaj. Jest jeszcze jedno miejsce bardzo daleko później w grze, o którym... pamiętam z mojego pierwszego podejścia, więc tak. Co najmniej trzy. A może będzie tego jeszcze więcej. Okej, okay, ciekawe, że można już dla nas efekt natychmiastowej śmierci. I co jeszcze w sumie? Przypomniałem sobie, co robi też wielki wun Radana. I będąc kompletnie szczerym, przydałoby się go aktywować, ale to zrobimy kiedy indziej. I otóż wielki Radana zwiększa życie, energię i... życie, energię i skupienie, czyli ten, no, ogólnie manę. Jesteśmy za pokonanie go Queen Talisman, którym jest... a tym razem... drewniany miecz. Czyli duża redukcja. Obrażeń fizycznych, kiedy mam manę. Okej. Okay. Dobra, tak to już mam ze sobą, to jeszcze sobie przypomniałem, że w sumie nie gadaliśmy z palcami znowu, potem jak zdobyliśmy drugą runę. A wypadałoby to zrobić, bo tutaj się dosłownie dostaje właśnie darmowy
darmowym jestem talizmem. My, look at you. Only once before have I seen two great runes together. Look there. The fingers shudder with exuberance. Fine work, brave tarnished. The greater will is pleased. You have earned the right to become Elden Lord. Now, seek the Erd Tree and an audience with Queen Marika to become Elden Lord and restore the Golden Order. The fingers expect as much from you as they do, young Kydian. Take this, a token of farewell. Okay, no i mam to sakwon talizman. Go become Elden Lord. Dobrze, mamy. W tym gdzie mamy już trzy talizmany i przez jakiś czas to będzie tyle, bo nie pamiętam, gdzie to będzie czwarty. Ale tak, w takim wypadku, co tak naprawdę mógłbym dołączyć do tej kolekcji? Wydaje mi się, że żółwia. Jest generalnie mówiąc bardzo dobry. Więc jeszcze szybko, zanim wyjdziemy, co później muszę coś sprawdzić. Okej, okay, gość jeszcze jest... tyle co żywy, co... Jeszcze z nim pogadać, bo wiecie, że bym tego... No dobra, szybko więc wracamy i pojechać... Tak, pora jechać na płaskowyż Altus. I ja mam szczerze poza tym, że właśnie idziemy tutaj ogarnąć wszystko, co jest potrzebne, żeby móc już stawić się do moga. Jest jeszcze jedna rzecz, którą tutaj też można powiedzieć, jadę. Ale to jestem ja osobiście. Właśnie, stopniemy tutaj nocnej kawalerii. Jak mogę o nich zapomnieć? Konkretnie mówiąc... Jest tam też dostęp do, można powiedzieć, podlokacji, tak to najłatwiej nazwać. Jest wulkan Gelmir. Tam ogólnie jest dużo jakby dodatkowych wątków, histerii i tak dalej, ale to nie o to mi chodzi teraz. A bardziej o to, że gdzieś tam, jeśli nie można było znaleźć bardzo ciekawą postać, która daje legendarny czar. Szczerze powiedziawszy, ten czar by mi się przydał. Nawet nie dlatego, że go używał już teraz, bo inteligencji mi dużo brakuje, żeby móc go użyć. Ale po prostu dla samego faktu, żeby go mieć na później. To wiem, może się okazać bardzo potrzebny. Wow. Irytująca sensa kawaleria, muszę przyznać. Nawet bardzo. Ale tak, zaraz go pokonamy. Taką nadzieję. Proszę bardzo, czemu to przerwa... Czemu przerwałeś moje dźgnięcie? A, jeszcze zaraz zginę znowu, super. Dobra. Tak, spokojnie. Może teraz warto byłoby dokończyć robotę... ...na dystans. Tak czy inaczej... Śmierć? Czyżby? Nie, nie śmierć, na szczęście. Dobra. No. Naprawdę. Chciał mnie trafić wszystkimi. Okej, pozbyłem się konia. Też się pozbędę. Super. Pokonano wroga. Coś tu dostaje za popiół wojny, bo wiem, że to jest popiół wojny. Polowanie na olbrzymy. Okej. Oraz zostałem jego glewie. Teraz nie jestem pewien, czy to się dostaje zawsze, czy dosłownie miałem takiego farta, że padł. Będzie. I nie wiem, czy będę się tym teraz przejmował. No ale dobra. Jedźmy po prostu przed się. Nic innego nam naprawdę jeszcze nie pozostało. Oczywiście są tutaj kapatulty, które będą chciały nas zamordować i może to łatwo przyjść. Jest to dosłownie na jedno uderzenie, czegokolwiek. Ale no, chodź i tak. I w sumie coś jeszcze ważnego, próbowałem też ulepszyć sobie mojego ducha meduzy, zanim zobaczymy odcinka. Okazuje się, że jednak mamy te
kwiatki, które są do ulepszania tych legendarnych duchów, jakby najłatwiej je nazwać, więc... Ja definitywnie będę musiał poszukać gdzieś tych kwiatków zwykłych. Problem w tym tylko, że nie mam pojęcia gdzie. Jest jedna sprawa, a drugi problem jest taki, że... Nie mam pojęcia... Czy dobry pomysł będzie ulepszać właśnie meduzę i te duchy, które mam, czy nie lepiej zdobyć jakiegoś lepszego ducha. Wiem, że mamy dostęp do bardzo wielu, teoretycznie teraz. W tym nawet co najmniej jednego legendarnego. Ale po prostu... No na razie mam ważniejsze rzeczy. Chcę wejść do dodatka. I potem po prostu będziemy dosłownie, jak mówiłem, zwiedzać dodatka i przy okazji zwiedzać też podstawowe jakieś krainy tutaj. Tam będziemy. Ale nie w tym odcinku. W tym odcinku idziemy... Powiem 100%, ale 99% tak najbezpieczniej. Po to, żeby dostać się do dodatka. No, poza właśnie tym elementem, że będziemy też podróżować od wulkanu z powrotem na płaskowyż po to, żeby znaleźć to zaklęcie. Które swoją drogą ma jeszcze drugie zastosowanie, poza tym, że jest bardzo cenne, tak po prostu pozwala ono rozwinąć wątek naszej nauczycielki magii, którego nie skończyłem poprzednim razem, bo nawet nie wiedziałem, że on tak istnieje. Po prostu taka ciekawostka dla was głównie, bo... W sumie też trochę jest przesada, mówiąc, że nie wiem. Bo ten segment, który będziemy robić z jej wątku, jeśli znajdziemy to zaklęcie, już robiłem. Nie robiłem po prostu dalszych rzeczy. Ale dobra, starczy tego wszystkiego. Jedźmy. No i będzie fajnie zaraz. Skowysz Altus. Pamiętam, jak długo myślałem, że to jest jakaś niebezpieczna bardzo lokacja, że to jest tragedia czy coś. Po czym o tym wróciłem. Jest bardzo przyjemna i znośna. Poza niektórymi momentami. Tak czy inaczej... A, co się stało? Przepraszam bardzo. Ja stwierdziła, że nagle przestanie rozpoznawać pada. A, już. Dobra, świetnie. Gdzie jesteśmy? Teraz pytanie, gdzie jest jakieś miejsce łaski. Prawda jest taka, że jeśli nie znajdę miejsca łaski, to ciężko będzie mi pogadać tutaj z tą... tą tutaj służką, tą ryją, czy jakby było. Znaczy tak, będziemy chcieli z wulkanu wrócić tutaj, więc może tragedii nie będzie. Ryzykować, nie ryzykować... Zaraz nie wrócimy, tylko... właśnie, jednak preferuję pojechać. Ciekawe, jak dalej szukać jakiegoś miejsca, to... Jednak miejsca łaski, to miejsca łaski. Się oszukiwał. Próbowałbym mieć jeszcze tutaj. Chociaż... No, preferowałbym tutaj... Podobna z drugiej strony. Żadnego nie widzę. To jest dla mnie aż dziwne. Naprawdę dziwne. Wiem, że one gdzieś tutaj powinny być. O. Ja dokładnie wiem, gdzie my tak naprawdę teoretycznie jesteśmy. Czym naprawdę teoretycznie. Po prostu wiem, gdzie jesteśmy. Było dla mnie dziwne, że nie widziałem żadnego miejsca łaski. Ale dobra, mamy. Skąd mamy miejsce łaski? Czy widać wciąż miejsce, w którym będzie mapa? Tak, widać. Razu, można powiedzieć, co? Pojedziemy szybko po mapy. Tak, zanim jeszcze udamy się do wulkanicznej twierdzy z Gelmir, najpierw jeszcze poszukam dwóch miejsc. Tak mi się wydaje, że dwóch. To właśnie już rzeczy potrzebne, żeby móc dostać się do moga. Z krwi. Okej, mapa płaskowyżu Altus, super. Teraz, czy na tej mapie jestem w stanie zobaczyć, gdzie są te rzeczy, których szukam? Tak, to jest pierwsza. Natomiast z drugiego nie jestem pewien. Więc pójdźmy przynajmniej połowę ogarnąć. Jest to połowa... Jest tak teori... Dobra, starczy tego teoretyzowania.
Jest to połowa, że tak nazwę, która jest totalnie niepotrzebna. Ona nam tylko ułatwi, co tam potem nastąpi. Ale jako, że ułatwi, to warto byłoby i tak się tym zająć. Wiesz, dobrze to... wiem. Siumariki, święta łza, super. Tak. Niestety dobrze trafiłem. A niestety, bo tu mamy naszego towarzysza Jura. Seems I am no match for you, but I've learned a thing or two myself. You see, I've sliced the finger off. Please. Please, Eleonora. Yield to the cis blood no longer. Do not stain the immaculacy of your sword. Your flesh. Niestety. Jedno co powinnaś nam pozostało to jego katana. Magiki. A co ciekawe, nadal jest jedną z lepszych katan. Odzręczyliśmy tego, że jest jedną z dłuższych. Cięższych. Wow. Pamiętam, że ona jest taka strasznie zwinna. Ale dobra. Oj. Bardziej nie pamiętałem, że ona... mi bić. Mocno. Ale dobra. No, naprawdę? On tak po prostu będziesz sobie wyjść i nic nie mogę z tym zrobić? A, nawet nie tyle, że wyjdzie, no. Ponieważ jeszcze ma też swoje głupie krwawienie. No, zobaczmy, czy... Dobra, udało się przerwać, ale tak jestem mocno ranny, więc nie będzie najlepiej. Walka ogólnie tutaj z Eleonorą ma cel taki, że po prostu za pokonanie jej najprościej we świecie dostaniemy jakby kryształową łzę, czyli ten takie, najłatwiej to nazwać chyba mianem akcesorium, tylko tam do naszej butelki, tej nie na łzy normalnej, tylko tam takiej, tej innej butelki, w celu po prostu dania jej efektu. I to, co tutaj się dostaje, jest szczególnie ważne, dlatego że służy stricte do walki z mogiem. Pozwoli to nam uchronić się przed jednym problemem. Tak się udało się. Mamy to. Ułatwienie bitwy mam ze sobą. Teraz... teraz w sumie co? Pytanie. Teraz pozostało mi tylko i wyłącznie... ja mówię, można powiedzieć z pełną satysfakcją. Dał mi tylko i wyłącznie znaleźć miejsce, w którym dostęp do tej specjalnej inwazji, żeby móc dostać zaproszenie przedwczesne do moga. Ale zanim to wszystko, to warto byłoby wrócić i pójść na wulkan. No czemu nie? Tak, nie jestem pewien, gdzie jest tamto miejsce. Może jest akurat gdzieś po drodze od wulkanu, to... w okazji zahaczymy o jedno i drugie. Ale dobra. Mówiąc, zrobimy cięcie do miejsca. Czekam do momentu, że wrócę właśnie... tej... Rej... Nie pamiętam, jak to się nazywa, naprawdę. To problem jest taki, że nie wiem, którędy. A jak nie wiem, którędy, to znaczy to, że muszę eksplorować. Jak muszę eksplorować, to preferowałbym, żebyście widzieli, co tutaj robię. A, chyba znalazłem przejście. Cmentarz. Jak ogólnie cmentarze są zazwyczaj smutnymi miejscami, tak w Eldenie niekoniecznie. W Eldenie można tu znaleźć albo piękne roślinki nagrobne, albo można tu znaleźć dużo runów. Tak, czy inaczej jednak na ten moment nic szczególnego tu nie ma. Za to są te wichry, żeby móc sobie fajnie skakać na koniu, więc skorzystajmy z nich. Pomyślmy, gdzie jesteśmy. Polą nam mapę. Okej.
naokoło. Nie, nie, wiecie co, nie. Spotkamy się przy tej, tej całej, która nas zaprowadzi do wulkanu. Ja sobie tam po prostu dojadę samemu. No cóż, możesz nazwać mnie idiotą. Ale dosłownie jadę w to samo miejsce, w którym byłem przed chwilą. I muszę się z wami podzielić informacją, dlaczego. Weźcie sobie. Jestem idiotą, bo nie zapamiętałem. Teraz mi się przypomniało, że dosłownie tu mniej więcej było to miejsce, o którym myślałem szukać. Tak. Dosłownie przypomniało mi się co. Jak otworzyłem po prostu mapę. Ja naprawdę nie wiem, co mam sobie powiedzieć, poza tym, że to gdzieś tu właśnie ma być. Wszystko. Krwawy chłopak. Pozostało nic innego, jak tylko znaleźć wszystko. Jak już dowiem się, gdzie to jest konkretnie, to wystarczy to wszystko. I dlaczego mówiłeś, jak dowiem się konkretnie? Że nie wiem, co, jak, gdzie, kiedy. Mam jeszcze innego? Nie, tylko jakiegoś krwawego szlachcica na razie. Nawet nie wiem, czemu nagle został tutaj bossem. Wcześniej spotkaliśmy go już jako zwykłego przeciwnika. Oczywiście to nie jest ostatni moment, kiedy będziemy go spotkać jako przeciwnika. Ale no. I nazwałbym go bossem. Okej, dobra. To też ciężko nazwać bossem tutaj. Może to będzie jakiś mini boss, elitarny przeciwnik, który czegoś broni. Ale dobra, pokonany. Nagrody żadnej nie ma, oczywiście. Czyli pilował krwawy heliksy. Też rapier pod krwawienie, fajna rzecz. Ale znowu nie dla tej postaci. Niestety. Tak. Pytanie gdzie? Naprawdę gdzie? To pytanie, które mogę zadać. Gdzie jest... To coś, czegoś szukam. O, jest. To jest właśnie to, czego szukamy. Inaczej mówiąc, w tym odcinku definitywnie idziemy walczyć z Mogiem. Cześć! No, nie mówcie, że ja tutaj teraz zginę w taki głupi sposób. Ale ciężko z nim walczyć. Bardzo agresywny ma AI. Ale nie ma za bardzo pancerza, z tego co widzę. Więc jest taki, że jak już uda się go zacząć atakować, to potem dalej będzie już łatwiej. Tylko też ma pancerz, zapewne ma też dostęp do jakichś butelek. Chyba, jeśli się dobrze orientuję, wszyscy tego typu mają butelki. O! Okej. Wow, dużo ma strasznie energii. Gorzej tylko, że ja już jestem prawie martwy. I że nie zdążyłem zrobić łuku. Pytanie, czy to nie żyjesz, będzie traktowane jakbym zginął, czy będzie traktowane jakbym po prostu... Nie zaliczył PvP. Proszę o szybką odpowiedź. Okej. Okay. Gościu, nie zaliczyłeś PvP. Chyba mnie tylko tu wywaliło. Tak czy inaczej, wezmę szybko swoje runy, no i spróbujemy jeszcze raz. Bo nic innego sobie wymyślić nie jestem w stanie. A próbować muszę. Bez tego nie ma szans, żebym szybko wlazł do DLC-ka, bo zostało to już oficjalnie potwierdzone, że no niestety Mog jest właśnie tym, co stoi naprzeciwko mnie. A DLC. Właśnie, może młot byłby lepszym wyborem w sumie.
Nie. Za duży jest czas odnowienia po tym, jak ja używam jakiegoś czaru. Tak czy inaczej, ja będę próbował dalej go pokonać, bo... No nie mogę odpuścić. Okej, znalazłem metodę. Jest dosyć głupia, no ale jak działa, to działa. Więc nie będę narzekał. A jak widzicie, działa pięknie. Chyba, że pewnie zaraz Kościół się podleczy. A jeśli nie, to wow. No nie dali mi mechaniki leczenia. Gorzej tylko, że jak rzuca swoje czary, to... Na tyle jest nisko, że no jest w stanie uniknąć tych niektórych rzeczy. O, wygrałem. Wow. A ja muszę powiedzieć, że... Dosłownie... Ze wszystkich rzeczy, które mówiłem, to jest jedno podejście poprzednie, które po prostu dosłownie było takie, że próbowałem go trafić młotkiem, on mnie dobił, zanim zdążyłem cokolwiek zrobić. Więc wielkie gwiazdy, okej, ponurkę mi szóstka, świetnie. I tak. Pytanie, czy w ogóle chcę iść do wulkanu w takim wypadku? A super, już jakiś wróg mnie zauważył. Dobra, to odpowiem tak, pójdziemy. Nie kończę, będę coś tam robił. Ale pójdziemy, więc spotkamy się już przy tej, co nas zaprowadzi do wulkanu, tym razem serio. No cóż, już prawie jestem. Wie tylko, że na to nadal będzie czekać, bo jeśli nie, to... Będzie trochę gorzej. Ale powinna. Jest. I've been waiting for you. I knew you had the stuff of champions. I hereby invite you to the Volcano Manor. Take my hand. I szczerze tak. I will pray that you follow the same path as Lady Tanith. Cóż, muszę powiedzieć szczerze, że Wulkaniczny Dwór jest bardzo ciekawą lokacją. Nie będziemy zwiedzać teraz? Co to nie? Aktywujemy tu po prostu miejsce łaski. Nawet po zaklęciu już pójdziemy kiedy indziej. Najwyżej może zaakceptuję po prostu zlecenie pierwsze. Welcome to the Volcano Manor. I am Tanith, the proprietress of this house. Raya spoke well of you, a warrior of promise. I believe she said. Perhaps you are prepared to make a commitment. Will you join us here at the Volcano Manor and resist the tide? Why accept the burden of their grace or be fooled by the dogmatic ramblings of the fingers? Rise with us against the Erdtree. Interesting. Your decision is most welcome. Now you belong to the Volcano Manor family. The drawing room lies down the hall. Make yourself comfortable, but be sure to earn your keep. Weźmy kluczyk. Ogólnie wszystkie fajne rzeczy, które tutaj będą się działy i tak dalej, to już kiedy indziej. Teraz... Tutaj jest, dobra. To szybko tam się to załatwi. Cóż, pora walczyć z Mogiem. Będę ukrywał, ta walka może być bardzo trudna. Dla obu stron. Znaczy głównie dla mnie. Szczepki pamiętam to... Te butelki i tak dalej. Eliksir, tak, tak. Pewnie to muszę już wziąć, żeby o tym nie zapomnieć. Siłę zręczności nie... Połowę łącznych punktów skupienia? Nie. Leczenie to nadal zostawię. I... okej. Okay. To jest numer 4. A to za numerem 4 podążamy już do... Wary. Jak mi tam było? Ostatni krok przed spotkaniem z Mogiem. Tam to nie jest to jeszcze ostatni krok, bo będzie mieć jeszcze jeden minimalny, ale... On jest taki malutki, taki króciutki, że nawet nie warto o nim wspominać do końca. Po prostu będziemy musieli pójść w jedno miejsce i dokonać interakcji. Ze zwłokami. Dobra. Nie, nie wierzę. Nie.
Nie wierzę, po prostu to jak się ośmieszyłem tutaj, dając się tak pobić byle prostym przeciwnikom. Nie. Dobra, udało się go ubić. Całe szczęście, bo paliłbym się ze wstydu, gdyby mi się znowu nie udało. Okej, okay. Do środka nie wchodzę, tam znowu ten szlachcic by się pokazał. Nie chcę mi się z nim walczyć. No, ale tu jest nasz kolega. O, Lambkin, so pleased you're here. I'm glad that you're enjoying my gift. I knew it from the very start. You have a taste for noble blood. I wish to anoint you a proper inductee. A knight to serve Luminary Moog, the Lord of Blood, and establish a new dynasty. Luminary Moog has strength, vision, and of course, love. So, what do you say, my Lambkin? Oczywiście, że tak. Yes. Who would have it any other way? Now, take this for your final trial. Soak the cloth with a maiden's blood. Normally, this ritual would involve killing one's own maiden and recanting the wisdom of the two fingers. But since you are maidenless, the blood of anyone's maiden will do. Okej. I teraz właśnie trzeba znaleźć słuczkę. Najłatwiej znaleźć ją tutaj. Więc od razu sobie zaznaczam dalej czwórkę. Pójdziemy tutaj, zobaczymy w krwi słuszki. I mamy spokój. Nie musimy już nic robić, poza pokonaniem Moga, żeby dostać się do dodatka. Przyznać, nie spodziewałem się, że naprawdę tak szybko to pójdzie. Ale jednak się udało, więc nie ma co narzekać. Pytanie tylko, którą gdzieś tam dostać. Bo no, trochę nie pamiętam tego miejsca. Samą wioskę Szumego Płomienia zwiedzałem raczej dawno. Nawet nie wiem, czy były to jakieś warte uwagi rzeczy. Czy jest to sama pusta lokacja, tylko prowadząca do tego miejsca. Ale okej, okay. Jakby było, nie było. Trafiliśmy tam, gdzie trzeba. No nie. Nie mówcie mi, że tutaj ona też atakuje. Bez przesady, gro. A nie. To nie jest cała pożeraczka z matowieńców, czekaj mi to. No, nie! Czemu mi to, gro, robisz? Proszę, powiedz mi, czemu mi to robisz, gro? Przecież raz nie mogę mieć spokoju. Miejmy nadzieję, że jakoś sobie poradzę tutaj, bo jeśli nie, to już... Popłaczę się po prostu z tego, jak bardzo gra robi wszystko, żeby mi się nie udało. Nie powinienem chyba tak spamić zaklęciami. Nigdy się nie kończy dobrze. A, w ogóle ciekawy będzie miał czar. Super, znowu przegram, bo oczywiście dostałem szaleństwo. Jej! Ja nie wiem, co jest ten tekst z tą postacią. Naprawdę wydaje się dziwnie słaba. No dobra. Kolejny raz. I wiem, że robię teraz totalną głupotę, bo sobie przypomniałem, że warto było może spojrzeć z kataną. Zamiast... Proszę bardzo, co tu się stało? Rozumiem, że on ma jakieś tam... że ta jego włócznia była jakieś specjalna, ale... To, co on tutaj zrobił, to dla mnie jest nie do ogarnięcia. Okej. Okay. Tak się bawimy? Dobra. Chodź tutaj. Chodź. Dobra.
Dobra. I mamy co. Totalnie na miłym niestety, ale przynajmniej udało się. Dobra, mamy przy okazji trochę też znowu nagromadzonych runów. Będę mnie definitywnie nauczyć, żeby znowu pozwolić nosić kostium i broń jednocześnie. Jakie jest miejsce łaski? Tak, aż tak potrzeba nie było. Są kolejne święte łzy, co jest akurat bardzo cenne. Mamy tutaj jakby szaty służki palców. Jeszcze, co jest ważne, zafarbuj ubranie krwią służki. Więc... teraz już to definitywnie wszystko. Nic innego nam nie pozostało. Przepraszam jeszcze. Diejowym jestem, zatrudniam nowo rozwoju postaci. Jeden poziom tylko. Ale niech i tak będzie. Ona to pozwoli nosić katanę i kostur jednocześnie, to warto. Wiem, że łatwiej by było, gdybym miał wolny inny kostur niż ten meteorytowy, bo to jest chyba najcięższy z dostępnych. Właśnie jak jeszcze o tym mówię. Zobaczmy, czy jest opcja. O! Z czterech, ale patrzcie. Ten kostur pozwoli nam już mieć średni ciężar, więc... no, osłabimy sobie trochę czary, ale... mamy to. A co za tym idzie? Szykujmy się już na moga. Czym? Nie wiem, w jaki sposób to będzie, bo wiem, że mamy do niego dostęp dzięki temu wszystkiemu. Ale nie wiem jak. To jest takie zastanawiające. Nas zwrócił od razu na arenę walki. Będziemy mieć normalnie dosyć do eksploracji całej lokacji. Czy co? Mogę powiedzieć, że mamy samą lokację, co? Dobyliśmy najlepszą po prostu farmę runów z całej gry. Startuję. Ja tam potrafiłem farmić miliony runów, bo mi się nudziło. To dosyć szybko to szło. Więc tak. Uwielbiam tamto miejsce, gdyż nienawidzę go tak samo bardzo. A, dlaczego je uwielbiam, bo ci nienawidzę, co będzie kiedy indziej. You've completed your final trial. And with this, you are a formal inductee. A knight who will assist Luminary Moog, the Lord of Blood, in the establishment of a new dynasty. Now, give me your finger. This noble blood will be an immutable badge of honor once it settles inside of you. Nie wiem, po co mu pokazać palec. Ale o nie, chyba coś bolesne. Tak. Oh, good heavens. Clench your teeth or something. Jakiś rytuał na nas wykonał. Prawy palec. Never forget that feeling of agony. For it is what binds you to Luminary Moog, to all of us. You have the sweetest scream, my lambkin. Oh, another thing. You should have this. No. To jest to, czego szukaliśmy. A medal granted by the new Moguin dynasty, with the power to grant audience with Luminary Moog. I've gone out of my way to provide one to you. But you mustn't use it just yet. The meeting must wait until the Moguin dynasty commences. Luminary Moog yet slumbers beside the divinity. We must endure a little longer. Ah, it is one day you will be elevated. Right, my lambkin? Ah. One day, right, my lambkin? Okej, nic więcej już nie powie, więc... a gdzie to jest? Powiem, co teraz trzeba zrobić. Chciałbym to też wszystko pokazać.
Naprawdę, gdzie to jest? Albo jestem ślepy, albo sam nie wiem, o co chodzi. Ale tak, Nie. Spokojnie, starczy tego teoretyzowania. Gdzie on jest? Muszę go znaleźć. Ale naprawdę chyba ślepy jestem. O, jest! Używamy. Zobaczymy, gdzie nas to wrzuci i jak nas wrzuci. Smogłynów. Chyba wiem, gdzie jesteśmy. Od razu konia włączyło? Wiesz, na koniu po prostu nie można łazić. Okej. Dokładnie wiem, gdzie jesteśmy. Widzisz, że większa część lokacji jest pominięta. Tu dla nas. Chyba nie było, ja nie jestem z tych, co będą na to narzekać. Nie oznacza to oczywiście, że będziemy mieć znacznie łatwiej, co to nie. Ale no. Jesteśmy tu. Lada moment. Walczyć z magiem. Okej. Polski 7. Cię. Sam fakt, że jestem kamienie siódemki, da was informację o tym, jaka to może być trudna lokacja. Dlatego, no... muszę spróbować. Jeżeli dla mnie nie ma. Niestety. O, jednak nie pominęło najgorszej sekwencji. Szkoda. Myślałem, że przynajmniej jednej rzeczy nie będę musiał aż tak męczyć, ale jednak to będzie mi. Aha, super, jeszcze jednak nadal za niski udzik na wszystkie rzeczy. A dobra. W takim wypadku po prostu spróbujmy to przejść. Potem schowam znowu pochodnie. Tak, niestety znam ten odgłos, wiem, co on zwiastuje. Ale nie mogę nic z tym zrobić. Bo walka z nimi tutaj to skończy się śmiercią. Ja nie mogę uniknąć. Zresztą próbujemy uciec z tego prędzej. Bjorn wali je. Nadal mi pamiętam, czy upiorne były na zwykłe, czy na legendarne. To jest. Najechać białą ulicę Gowary? Po co? Najeżdżać. Naprawdę, po co miałbym najeżdżać? Nie wiem. Ale nie wiem, ona. A. Próbujemy? Chyba raz można. W ciemności trzeba będzie się z nim bić. No, tak, w ciemności, jakby inaczej. Super. Jakie uwielbiam takie rzeczy. Co dalej? You seek violence. Heedless of my warning, though you have been raised to a knight of the dynasty. Of my being. I'll ensure you regret this. Wow. To widzicie, jakie wytrzymały? Na całe szczęście nie jest trudny ponadto, przynajmniej na razie nie jest. Aha, używa krwawych intentacji. Dobra. I płomienia, który akurat jest bardzo zabójczy, z tego co widzę. Ale może damy radę. Może damy radę. Ostrożnie, wystarczająco. Okej.
Czyli mało więcej niż jedną butelkę. Pytanie ile? Na razie wypił dwie. Dobra. W sumie nadal mnie zastanawia, po co my z nim walczymy. Czy to ma jakiś głębszy sens? Okej, muszę uniknąć much. Wiem, uniknąć much, nie dać się rozkrwawić muchom. Okej, miał tylko dwie. Dla niego to niedobrze, dla nas świetnie. Nie, nie, no nie wierzę. Teraz pytanie, kto wygra? Bo jest to starczy już bardzo blisko. Równanego. Ale odpowiedź brzmi ja, bo miałem jeszcze tą specjalną butelkę. Jej. Pokonaliśmy go. Nie wiem po co, ale to zrobiliśmy. O, leży tu nagle. Luminary Moog, please grant the strength you promised. I have given everything. Please, my lord. Please, bless the Moguin dynasty with love. Okej. Zrobiliśmy sobie kolekcję tych paluszków i do tego jeszcze jego... Jed. Niech i tak będzie. O, i przy okazji, oto i powód, dlaczego nienawidzę tych stworków w Dilkacji. Czerwone właśnie takie stwory, że podobne czy są albinaurycy chyba nowej generacji, czy po prostu młodsi. Czy nie pamiętam do końca. Tak czy inaczej, oni są powodem, dlaczego tej lokacji nie lubię. Ale starczy o tym, dlaczego ją lubię, dlaczego nie lubię i tak dalej. Czy na tym, co jest ważniejsze. Na tym, że właśnie idziemy do Moga. Że dosłownie za chwilkę będziemy mieć już dodatka dostępnego. Ciekawa rzecz, widzicie? Leżą sobie tu jakieś zwłoki w kokonie. Nagle wylewa się z nich krew. A z tej krwi... coś wychodzi. Co to takiego? Albo kto to taki? Oczywiście, że Mog. Paweł Papież. Anemiczną nazwę. Dearest Mikala. You must abide alone a while. Welcome, honored guest, to the birthplace of our dynasty. Zaczynamy bardzo niebezpieczne starcie, potencjalnie. A dlaczego mówię, że potencjalnie bardzo niebezpieczne? Bo totalnie nie pamiętam, jakie on miał manewry. To jest pierwsza rzecz, a druga, jak widzicie, moje ataki robią mu tyle, co i nic. Czasem on jest w stanie mnie zamordować jednym solidnym trafieniem. Więc no,
trzeba być bardzo ostrożny. A nie dosyć, że to... To muszę jeszcze liczyć się z tym, że trzeba go pokonać. Jak widać, walka ta nie będzie należała do najprostszych. Może nawet będę zmuszony dokonać czegoś tak haniebnego, jak przyzwać sobie tu jakiegoś gracza na wsparcie. Nie, żebym chciał. Ale bardziej zależy mi na wejściu do dodatka, niż na tym, żeby przechodzić wszystko na trybie offline. Żeby to był ten moment, o którym myślę. Ogólnie mówiąc, odpowiedź brzmi nie. To jeszcze nie jest ten moment, o którym myślałem. Nałożył nas pierwszą pieczęć jakby, ale to jeszcze nie był ten moment. Tak czy inaczej nie. O, tak będzie wyglądać najbliższe 15 godzin pewnie dla mnie. A ja nie mogę się poddać, ja muszę to zrobić. No, tego, że jestem świadomy, iż moja postać może być zdecydowanie za słaba na to. Ja się naprawdę nie mogę poddać. Mhm. Zamieniłem to totalnie. Ale tak, jeśli będę spokojny w tym wszystkim, to może się uda. Chciałbym po prostu umieć dobrze unikać tego wszystkiego. Albo polegać tylko i wyłącznie na jakichś atakach dystansowych, albo polegać tylko i wyłącznie na katanie. Ale na pewno nie mogę katan nosić oburącz. Muszę być gotowy w każdej chwili wyciągnąć tarczę. Tak. Runy. Podałby podnieść. Bo jednak to jest 20 par tysięcy, co znaczy, że to jest... No ponad 4 podejście na trolle. Okej, po kilku próbach dochodzę do wniosku, że nie ma co ryzykować walką bezpośrednią. Muszę polegać na dystansowych atakach. To jest jedna rzecz, a kolejna sprawa... Moja tarcza się to niczego tutaj nie zdaje. Przełamuje mój blok tak po prostu sobie, będąc mi prawie cały pasek jeszcze życia przy tym. W związku z czym, no po prostu, jeśli będę trzymał go na dystans, to może jeszcze jest jakaś nadzieja. Ale jeśli będę musiał podchodzić, to nie. A gorzej jest to, że nie ogarnię. Ale okej. Okay. Będę próbował nadal. Jeśli nie będzie wychodzić, to zostaje jedna rzecz, którą mogę spróbować. I mogę nawet to spróbować od razu. Ubronie najlepszej zbroi, a jaka jest dostępna dla nas, czyli wprost. Nie wiem, który to będzie. Tak myślę, do końca. Ale tak, skomponujemy zaraz najlepszy po prostu zestaw, jaki można. Ja myślę, rycerze Godricka są lepsi na fizyczne wszelkie maści. Rycerze tego Radana, rycerz Godricka i Rey Lucarii. Lepszy, tak. Tak ubrany, trochę dziwnie, ale bym chciał tam wyruszyć. Czy na tym średni ciężar się to zdejmę? A no będę miał. Dobra, to mogę wziąć w takim wypadku takie rzeczy. No, będąc trochę lepiej wyposażonym, ruszam ponownie. Jeśli się nie uda, to po prostu będę musiał zrobić cięcie na to, że dopasuję sobie zaklęcie na jakieś lepsze. A
póki co próbujmy ile się da. I tak nic lepszego. Tutaj nie wykombinuję. Tak, wiem, że mógłbym porzucić koronę. Tylko wtedy bym musiał porzucić też. Fragment komety. No ten. Ja może naprawdę. Dopasuję trochę bardziej zaklęcia, które mamy dostępne. Przemyślę to jakoś dokładniej. Przygotowałem się najlepiej jak Larry bym mógł. I wiem, że jakiś lepszy hełm niż ten kaptur mogę. Chciałbym mieć jak najwięcej HP-ków. Natomiast mnie 900 coś, mam 1200 coś. Mam też właśnie runa. Mieliśmy odłamki, to stwierdziłem, jeden mogę poświęcić. I z zaklęć mamy proce. Wszystkie błyskamienne odłamki poza komety. Deszcz gwiazd, magiczne molewy i armata Aimy. Czy wygrana będzie z tego? Nie wiem. Czy warto spróbować? Jak najbardziej. I powiem szczerze, że będzie to prawdopodobnie jedno z ostatnich podejść zresztą w tym odcinku. Bo po prostu... Szkoda. Pasuje i tak już 50 parę minut to trwa. Jasne. Zobaczmy to, co to pójdzie. Mamy 314, tutaj mamy 380 parę, okej. Okej. Jeśli wszystko się uda, to może będę w stanie przeżyć dwa ataki tym razem. Więc jest minimalnie lepiej. Okej. Pierwsza z trzech chyba pieczęci na nas została rzucona. Wielki zdaje 177, tu mam 118. A zobaczymy na tym. Okej, 79. Okej, czyli nie dosyć, że tutaj zginęłem, to jeszcze widać, że... Szybkie dłomki z points. Ale niestety. Skoro zginęłem, to już nie będę więcej... Runów marnował. Bo jak widać, dodatkowe życie z runa też niewiele daje. Dobra, ja tutaj będę próbował sobie samemu go pokonać. Spotkamy się, jakoś będzie miał lepsze podejście, albo wejdzie w następną fazę. Okej, przełamaliśmy mu stabilność. Ale schowałem katanę, no nie. A może byłbym w stanie zrobić cios na taki tak zwany... No... Kontrę. Oj, oj, oj. Jeśli uda mi się uciec od niego, jak on będzie robił jakiś atak, to może wyciągnę katanę. Ale mówię, może. Dobra. Jesteśmy w bezpiecznym dystansie. Spróbuję. Nadal średni ciężar. Dobra. Na wszelki wypadek będę miał katanę. Tak, i zastanawiam się, czemu stwierdziłem, że to pokażę, co widzicie. Procem jestem w stanie jakoś tam walczyć. Ale obawiam się, że i tak zabraknie nam to sporo. Many. No i niestety zginęłam przez moją teraz tutaj potę i rozkażenie. Ale widzę, że jest to wykonalne, więc muszę go pokonać w tym epizodzie. Zobaczycie. Będzie to trwało długo. Ale spotkamy się w momencie, kiedy naprawdę go pokonam. W tym sensie nie, że pomnę całą walkę. Tylko jak będziemy w lepszym momencie, to wam to znowu pokażę, zdam relacje i tak dalej. Dobra, zobaczmy, czy uda mi się kontrę zrobić. Nie zdążyłem. A szkoda. Dobra, dobra. Spokojnie. Spokojnie, gwiazdo kluczy. Okej, doszedłem do wniosku, że w sumie wezmę coś takiego. Zamiast dodatkowych obrażeń zaklęć, bo jego kantacje są ogniem. Teoretycznie będą mniej groźne, jeśli będę nosił taki fajny talizman. Patrzcie, udało się. Nie zdało mu to jakoś szczególnie dużo, ale się udało. Więc tak czy inaczej to jest powód do świętowania. A to, co tutaj się dzieje teraz, to już... To nie, to już nie jest powód do świętowania. No, ogólnie mówiąc, powróćmy do korony, bo skoro i tak mnie ma na dwa uderzenia, no to dobrze mogę mieć trochę większy damage. Mam drugą obręcz, jak widzicie. I teraz zginę pewnie, przez to, że stwierdziłem, że... A nie, nie zginę. Przez to, że stwierdziłem, że zawiję odcinka. Brawo. Ale tak. Brawo. Gdybym teraz zrobił ostatni unik w tył, a nie w przód wyjątkowo, byłoby
dobrze. Ale nie, oczywiście musiałem. A, i przy okazji, jeśli chodzi o to zaklęcie, można go unikać łatwo, idąc do tyłu i po prostu skacząc. Co zmienia faktu, że jesteśmy skazani już sami na siebie. Nie mamy żadnego leczenia. I przez to, że piłem butelkę, teraz znowu zginąłem. Ale tak, generalnie mówiąc, to jest do wykonania. Zobaczycie, że ja to wykonam. Z każdym podejściem coraz lepiej. Tylko muszę po prostu grać ostrożniej. Mniej myśleć o tym, żeby szybko go ubić, a bardziej na to, żeby on mnie nie trafił swoim widelcem. Więc życzę szczęścia, bo możliwe, że teraz zobaczycie nawet drugą fazę. Jak mówiłem, od razu udało się łatwo osiągnąć dwie pieczęcie. Spotkamy się, jak będzie trzecia. Ktoś mi mówi, że teraz może być ten moment, więc lepiej, żebym po prostu już wznowił to wszystko. Więc tak, oto jestem, oto walczę. Tak. To był ten moment. Grymon teoretycznie się miał bardzo wzmocnić, co zawsze następuje, niestety. I miał nas też mocno poranić, co na szczęście nie nastąpiło. I tak, jego widelec staje się dużo wredniejszy. Jest trochę bardziej mobilny, ale sama walka nie przybiera jakichś szczególnie nowych elementów. Teraz jest tylko kwestia tego, żebym przetrzymał to. Jeśli uda się to przetrzymać, to może dam radę. Chociaż obawiam się, że będę musiał tak ostatecznie wykończyć gościa kataną. Halo. Okej. Okay. Czyli jednak jest różnica. One shotuje nas od razu na tym. No cóż. W takim wypadku... Oj, nie wydaje mi się, żebym był w stanie coś z tym lepiej zrobić. Na ten moment. A to oznacza, że jedno co może pomóc, to właśnie to, że mam teoretycznie kamienie piątki, szóstki. Czy to dobry pomysł? Ale cóż. No dzisiejsza audycja umoga nie wyszła najlepiej. Audycja, audiencja. A co tam idzie, niestety, następny odcinek to jeszcze nie ma 100% gwarancji, że będzie DLC-ek. Więc ja ze smutkiem na tym zakończę tego epizoda jednak. I cóż, pomiędzy tym a następnym pomyśl, co zrobić, jak zrobić. I no cóż, tak. Definitywnie, co trzeba będzie zrobić, to znaleźć kilka roślin, żeby wzmocnić meduzę. Może się ona będzie na plus ileś tam, to damy radę. Ale dobra. Ja na spokojnie przemyślę co i jak mówiłem, i następny epizod, który pewnie zobaczycie w ten sam dzień, bo stwierdziłem, że teraz będę robił totalny spam Elden Ringami. No, po prostu wam pokażę, jak sobie z nim poradzimy. No spokojnie, dopóki nie będę mógł zrobić czegoś na tyle sensownego, żeby no właśnie go pokonać i wejść do DLC-ka, to odcinka po prostu, no nie będzie następnego. Ale dobra, starczy tego poplania. Po prostu dzięki, no i trzymajcie się. Hej, hej.